Prośmy Pana, aby zechciał zlać swoje obfite błogosławieństwo na wszystkich, którzy przyczynili się do powstania tego wspaniałego instrumentu. Zbudźcie się, organy, instrumencie święty, głoście chwałę Boga, naszego Stworzyciela i naszego Ojca. Taki wyjątkowy dzień Pan Bóg nam podarował. Zaświadcza to przez tę piękną pogodę, że chwała Boża rzeczywiście chce objawić się pośród swojego ludu. Dziś w naszej parafii uroczystość poświęcenia, pobłogosławienia odrestaurowanych organów. Prace remontowe trwały 2 lata, przebiegały we współpracy z podkomisją do spraw budownictwa organowego w archidiecezji krakowskiej. Piotrze Andrzeju, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Byliśmy świadkami dzisiaj rozbudzenia się organów, można by powiedzieć ich narodzin, w imię Trójcy Świętej, na cześć świętych pańskich z Najświętszą Maryją Panną na czele. Ale także dzisiaj będziemy świadkami innych narodzin, narodzin tych właśnie dzieci do Królestwa Niebieskiego. Ich narodzin w sakramencie chrztu w imię Trójcy Świętej, a będąc świadkami tego wydarzenia, uświadamiamy sobie, moi drodzy, że życie każdego człowieka jest jak pieśń.